Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czuje pan tremę? To trochę jak klasówka w szkole, prawda? Czyli ubieganie się o wotum zaufania i absolutorium. No tak, zawsze jest to na pewno ważny moment w życiu każdego samorządowca od momentu, kiedy mamy tą procedurę poszerzoną o wotum zaufania i absolutorium. Dlatego, że no, chcemy opowiedzieć przede wszystkim radnym, ale też teraz przy upublicznieniu naszych posiedzeń to, co w 2022 roku zrobiliśmy. Chcemy zdać raport tak naprawdę również mieszkańcom. Chcemy zdać raport również naszym podatnikom, płatnikom podatku CIT, przedsiębiorcom, mieszkańcom, którzy płacą podatek PIT też do budżetu województwa. Co nam się udało zrobić? Kto przez nas został zaopiekowany? O kogo się zatroszczyliśmy? Jakie inwestycje poprowadziliśmy w 2022 roku? Też troszkę nawiązać, co będzie kontynuacją. No więc... No, ale gdyby właśnie posługując się tą analogią szkolną, miał pan sobie wystawić ocenę w tej skali od 1 do 6, to by było... To jaka byłaby to ocena? No, gdybym ja się miał sam ocenić, to dzięki pracy moich współpracowników, moich dyrektorów, różnych jednostek, instytucji i współpracy też z innymi podmiotami na zewnątrz urzędu, no ja bym tak oscylował między dobry plus a 5. No, to zaskoczył mnie pan, bo ja słyszę zewsząd z ust samorządowców, że narzekają, że mało pieniędzy, że chcieliby więcej, że na przykład rząd im nie dorzuca tyle, ile by chcieli. Bo wie pan co, bo to oczywiście jest ocena subiektywna, gdzie każdy może powiedzieć, że coś nam nie wyszło. Ja też sobie zdaję sprawę, że mamy deficyty, nad którymi musimy więcej pracować niż nad innymi obszarami. Ale jeżeli popatrzymy na to, że dochody budżetu województwa zrealizowaliśmy w ponad 102%, że wydatki zrealizowaliśmy na poziomie 96-70%, to jest bardzo dobry wynik, bo zbliżyliśmy się prawie do 100, a na wydatki majątkowe wydaliśmy 1/3 budżetu, 33%. No to są już dane bardzo obiektywne, które również oceniane są przez Regionalną Izbę Obrachunkową, są oceniane również przez odpowiednie instytucje, przez audyty, więc te oceny są dwie. Ona, ta obiektywna, która właśnie wpływa na udzielenie absolutorium z wykonania budżetu w 2022 roku. No i też ta opowieść o tym, jaki jest stan województwa opolskiego. No to jaki jest? No jest dobrze, czy jest źle? Ja uważam, że jest bardzo dobry, dlatego że w tych wskaźnikach wszystkich pokazujemy, że przede wszystkim wzrósł dochód każdego mieszkańca w relacji do PKB w kraju wzrósł o kilkanaście procent. Jesteśmy na poziomie już 86,5%, że obniżyła nam się o 15% liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Czyli dobrze zagospodarowujemy ten obszar bardzo wrażliwy społecznie. Zaangażowaliśmy w staże zawodowe uczniów prawie 5 tysięcy osób, ale zaangażowaliśmy dzięki komu? Dzięki przedsiębiorcom. Zbudowaliśmy świetne relacje, gdzie młodzi ludzie poznają zakład pracy, dostają dość fajne stypendium dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców. Tamten rok pozwolił nam na dość duże inwestycje w służbie zdrowia, ponad 40 milionów złotych. Pozwoliło nam na uruchomienie takich rzeczy, o których marzyliśmy. Budowa nowego pawilonu rehabilitacyjnego w Korfantowie. Termomodernizacja również w Korfantowie, sali gimnastycznej i krytej pływalni. Rozpoczęliśmy budowę Muzeum Czynu Powstańczego. Rozpoczęliśmy budowę nowego budynku na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Byliśmy w 32 miejscach, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. O różnym poziomie. Ale panie marszałku, jest łyżka dziegciu w na tej beczce miodu. No demografia. Co zrobić, żeby było nas więcej? No przede wszystkim stworzyć dobry klimat dla naszych młodych mam, aby podejmowały decyzję, że chcą mieć dziecko. Ja mówię tutaj o dobrym klimacie, dlatego że w ostatnich miesiącach, czy nawet w ostatnich dniach, ten klimat do tego, żeby chcieć mieć dziecko, jest cały czas zaburzany jakimiś tragicznymi wydarzeniami. I gdybyśmy tylko mieli powiedzieć, że chęć posiadania dziecka to jest tylko 500+, albo jakaś tam inna okoliczność, że tak powiem, finansowa czy materialna, to ja się z tym nie zgadzam. Bo to klimat do chęci posiadania dziecka i to, że my bierzemy wspólnie
z tą mamą, z tą rodziną odpowiedzialność za to, że mama będzie wiedziała, że na nią czeka opieka żłobkowa, że na nią czeka opieka przedszkolna, wtedy, kiedy już dziecko dojdzie do tego wieku. Chcę pokazać, jak gdyby, że to jest główna przyczyna teraz tego, że mamy nasze nie decydują się, bo czują się represjonowane. Bo lekarze, ginekolodzy nie wiedzą, jak się zachować w sytuacjach trudnych. Namieszaliśmy, to znaczy, no ten rząd tak namieszał w głowie lekarzom, ludziom w związku z aborcją, z chęcią posiadania dziecka, że to jest aż przykre po prostu. Ale myśli pan, że to rzeczywiście wpływa na decyzję, a nie na przykład poczucie stabilności finansowej, tego, że będzie praca, no, że będzie za co zapłacić rachunki? To się już u nas na Opolszczyźnie udało zrobić, bo ja w 2013 roku, jak zostałem marszałkiem województwa opolskiego, pamiętacie państwo, był program specjalnej strefy demograficznej i zrobiliśmy to opolskie dla rodziny. Na pierwszym miejscu był pakiet Praca to bezpieczna rodzina. I wtedy jak gdyby to było dedykowane dla przedsiębiorców. To moje przesłanie. Bo wtedy mówiliśmy, jeżeli ktoś ma pracę, z tej pracy jest w stanie wyjechać na wczasy, zapłacić czynsz, spłacić kredyt, przygotować dziecko do szkoły, to właśnie będzie ta stabilizacja i to poczucie bezpieczeństwa. Wtedy byliśmy na poziomie między 14 a 18% bezrobocia w 2013 roku. I dzięki przedsiębiorcom jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że tak naprawdę mamy rynek pracownika. Każdy, kto chce znaleźć pracę, znajdzie tą pracę. Jeżeli chodzi o mężczyzn, nie ma najmniejszego problemu. Może mamy trochę problemów, jeżeli chodzi o pracę dla naszych kobiet. Ale to przedsiębiorcy spowodowali, ich odwaga, ich inwestowanie, że otoczyli nasze rodziny opieką. Że... No, ale nie chce pan chyba powiedzieć, że no, przedsiębiorcy działają w próżni. No to chyba ktoś im stworzył warunki do tego, żeby tak mogli funkcjonować. Mam tutaj na myśli na przykład, no, nie wiem, system podatkowy, system inwestycyjny, wspomagania. No, ja bym systemu podatkowego i szczególnie Polskiego Ładu z przedsiębiorcami nie ruszał. Składki zdrowotne jako dodatkowego podatku również bym nie ruszał. Ja z przedsiębiorcami bym niektórych tematów podatkowych nie ruszał. Raczej z przedsiębiorcami jestem w tych relacjach, że zdaję im właśnie raport z tego, że ich podatki pozwalają nam inwestować w województwo i inwestować w ludzi tutaj mieszkających, że ich odwaga pozwala tworzyć nowe miejsca pracy i co jest jeszcze bardzo ważne, że są bardzo sprawni w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Bo my oczywiście możemy sobie powiedzieć, pewnie mamy 966 milionów euro, nowa perspektywa, tylko panie redaktorze, szanowni państwo, te pieniądze leżące na koncie w banku, one niczego nie zmienią, jeżeli nie będzie mądrej głowy i chęci do tego, żeby je gdzieś zainwestować. Pieniądze nie rozwiązują nam problemu. Pieniądze są tylko narzędziem do tego, żeby jakiś problem czy jakieś wyzwanie sobie rozwiązać. Dlatego też ja jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy gdyby przez te ostatnie lata naprawdę nauczyli się pozyskiwać pieniądze i inwestować w swoje firmy. I tworzyć miejsca pracy przy okazji. No, często mi przedsiębiorcy mówili, bo 2015 rok był rokiem bardzo trudnym dla województwa polskiego. Mieliśmy 65 milionów złotych wpływów podatkowych tylko z CIT-u, ale przedsiębiorcy mówili tak, panie marszałku, przyjdą podatki, my teraz budujemy, my teraz inwestujemy, przyjdą podatki, proszę się o to nie martwić, bo jest taki czas, że było bardzo dużo pieniędzy na rynku dla przedsiębiorców. Często Rajmund Adamiec mi to powtarzał. Ja teraz buduję nowe fabryki, ja teraz się rozwijam. No i jest rok 2022 i mamy 220 milionów złotych wpływu z CIT-u od tych przedsiębiorców. Proszę zauważyć, 3,5 raza więcej. Trzeba być tylko cierpliwym, trzeba budować dobry klimat, trzeba być koło siebie w trudnych sytuacjach i tych dla samorządu i tych dla przedsiębiorców. No, ale muszą też przedsiębiorcy mieć za co inwestować, prawda? Bo tak, to jest kwestia tego odpowiednich nakładów. No to jeszcze jedno pytanie, panie marszałku. Będzie kolejnych 25 lat dla województwa? Myśli pan, że przetrwamy jako region? Ja myślę, że przetrwamy, ale zwrócił pan uwagę na demografię. Ja nie chcę uciekać od tematu demografii, bo chcę o tym mówić też w sposób bardzo, bardzo konkretny, z przypisaniem do poszczególnych gmin. Bo tak naprawdę, kiedy my mówimy o demografii, to wszystko jest policzalne. I my możemy dzisiaj powiedzieć, że my wiemy, ilu urodziło się dzieci w 2022 roku i możemy sobie powiedzieć, co to oznacza za 6 lat dla szkół podstawowych 1-3 w poszczególnych gminach. I to jest jak gdyby bardzo konkretne. Gminy już nad tym pracują. Ja również zwracam na to uwagę, że w tej sytuacji trzeba będzie też myśleć o pewnej konsolidacji usług dla mieszkańców, jeżeli chodzi o gminy.
No już to się dzieje, że gminy dogadują się między sobą, jeżeli chodzi o usługi wodociągowe, kanalizacyjne, usługi, gminy się dogadują, jeżeli chodzi o transport mieszkańców, taki bardzo lokalny. Gminy się dogadują, jeżeli chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnością. O energię, bo tworzą klastry przecież energetyczne też. Tak, i to jest jak gdyby coś, co jest bardzo mocno promowane i dlatego też, przekazując pieniądze na subregiony, pieniądze unijne, zwiększyłem teraz te pieniądze prawie dwukrotnie, bo oprócz tej części inwestycyjnej, która była w tej perspektywie, teraz dochodzi jeszcze ta część społeczna, czyli usługi społeczne, usługi medyczne, edukacja ogólna, bo nigdy by, może by nie było takiej okazji, żeby, nie wiem, jeden z burmistrzów miał okazję cały czas rozmawiać z wójtem innej gminy w danym subregionie. Może gdzieś tam się właśnie zainspirują do tego, żeby te projekty były wspólne. To się udało. Więc jak położymy możliwości na stole dla naszych samorządowców, to oni z tych możliwości skorzystają i wymyślą rzeczy takie, które ja nie byłbym w stanie tu w Opolu wymyśleć. Marszałek województwa Andrzej Buła jest dzisiaj naszym gościem, ale to jeszcze nie koniec rozmowy oczywiście. Panie marszałku, trochę polityki, bo pan też jest przecież liderem wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej. Te przygotowania do wyborów już ruszyły, jesteśmy tego świadomi. Myśli pan, że wystarczy sił, środków i chęci do tego, żeby przez cztery miesiące jeszcze intensywnie walczyć o pozycję polityczną? Tak, przede wszystkim ta walka, czy też ta prezentacja siebie jako ugrupowania, które chce bardzo mocno zaistnieć w najbliższych wyborach. Teraz trzeba wprowadzić już taką aktywność bardzo lokalną. Więc jeżeli udało mi się pozbierać deklaracje determinacji i chęcia kandydowania pań i panów w najbliższych wyborach, to jest ten moment, kiedy pod koniec czerwca chciałbym tym osobom powiedzieć, słuchajcie, przykro mi, ale wakacji nie macie. Ale jesteście za to na liście. No ale jesteście na liście i na pewno jeżeli i chciałbym, żeby było takie poczucie wyróżnienia, że się jest na tej liście, że można pójść do mieszkańców i powiedzieć się, że jest się ich kandydatem, czy to z danego terytorium, czy z danego obszaru aktywności. No i przykre jest dla nich to, że nie mają wakacji. To znaczy, że muszą pomóc teraz przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi i też mi tutaj w regionie i pójść między mieszkańców, powiedzieć kandyduję z podniesioną głową, mam taki pomysł na to, jak państwu pomóc, jak się o was zatroszczyć. I to jest jak gdyby sprowadzenie teraz kampanii wyborczej do tej aktywności każdego kandydata. To też marsze, bo słyszałem, że będą też marsze w regionach. Też rozmawialiśmy z panem redaktorem tutaj przed audycją, trochę w języku sportowym, takim moim piłkarskim. No, jest jakiś okres przygotowywania się do bardzo ważnego startu. Jest ten okres przygotowawczy. W okresie przygotowawczym są różne wydarzenia sprawdzające. W piłce nożnej są to sparingi. Więc gdybyśmy powiedzieli, że mieliśmy bardzo ważny sparing jako marsz 4 czerwca w Warszawie, no to możemy sobie powiedzieć, przygotujmy się do kolejnego sparingu. Przygotujmy się do kolejnej prezentacji nas w Polsce. Mamy Poznań, Kłodzko, Jelenia Góra, Wrocław. Wszystko już jest rozpisane. I tak naprawdę to jest scenariusz, który gdzieś tam idzie z Warszawy. Ale teraz każdy z kandydatek i kandydatów musi napisać swój scenariusz do wyborów. I oczywiście, ile im starczy siły, ile im starczy tej determinacji, to już od nich zależy. Ale a kiedy się dowiedzą, że są na listach? No myślę, że dowiedzą się ode mnie pod koniec czerwca, wiedząc o tym, że nie mają wakacji. To, co już powiedziałem. No właśnie, ale czy to już będzie ustalona kolejność nie, na tej liście? Nie będzie ustalona kolejność. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że są to osoby, które wyraziły chęć kandydowania, bez względu na którym będą miejscu, bo to było bardzo dla mnie ważne. I druga rzecz, że są zdeterminowane, aby dobrze się zaprezentować wyborcom. No bo czym są wybory? Wybory są przede wszystkim, po pierwsze, odwagą kandydatki i kandydata, bo się poddaje się ocenie społecznej wyborców. Nie wie, ile dostanie głosów. Mhm. Więc ja zawsze jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy się chcą poddać ocenie społecznej. A ta ich aktywność będzie miała wpływ na miejsce na liście? Pan to będzie brał pod uwagę? I kto będzie ustalał ten ostateczny kształt listy? Przede wszystkim ostateczny kształt listy będzie ustalał wspólnie ze mną pan przewodniczący Donald Tusk, dlatego że będzie patrzył bardzo przekrojowo na wszystkie 41 okręgów. Czyli ja zgadzam się z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, żeby zobaczyć potencjały, żeby zobaczyć również tą konkurencję, która jest w danym regionie i żeby we właściwy sposób to wydyskutować. I ważne jest też to,
że ja się bardzo cieszę, że my te rozmowy już rozpoczęliśmy 4 miesiące czy 5 miesięcy przed wyborami, bo po pierwsze, wewnętrznie sobie też rozładujemy troszkę różnych emocji. Po drugie, nigdy tak wcześniej nie rozmawialiśmy o tym, zawsze to staraliśmy się robić na ostatnią chwilę. Ja uważam, że nie ma sytuacji na ostatnią chwilę. Jest czas, kiedy my możemy się dogadać. Jest czas, kiedy wiemy, że wyborcy 2-3 tygodnie przed wyborami podejmują decyzję na kogo, zaczynają szukać. Więc każdy czas teraz jest trochę inny, jeżeli chodzi o czas wyborczy, prowadzenia kampanii. Ale każda kampania jest inna. No, tak, każda kampania jest inna. No, no oczywiście, że tak. No bo to my możemy mówić swoimi kategoriami, a jest otoczenie również zewnętrzne. Oczywiście jest konkurencja, jest rywalizacja. Rywalizacja wewnętrzna też jest bardzo ważna. Nie ukrywam, że wszyscy obecni posłowie mają zagwarantowane miejsce na liście? Tak, wyrazili chęć kandydowania, więc tutaj bardzo się z tego też również ale cieszę. Ale co do miejsca na tej liście, to jeszcze nie mogą być pewni. No nie, nie mogą być pewni, no ale też mają niesamowity handicap, niesamowitą mają teraz wartość dodaną, bo są posłami. Są rozpoznawalni, mogą robić od rana do nocy kampanię. Dziękuję bardzo. Marszałek województwa Andrzej Buła był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Cała rozmowa na radio.opole.pl.